Witam Państwa. Tak to w sporcie jest, że coś się zaczyna, coś się kończy. W sobotę rozegraliśmy ostatnie spotkanie sezonu 2018-2019. Wszyscy wiemy, że pracowaliśmy przez ostatnie dwa lata ze sztabem trenerskim Grzegorz Nieciński, Jacek Manuszewski. Po wspólnym dyskusjach doszliśmy do wniosku, że ten pewien etap się zakończył i od dwóch tygodni prowadziliśmy rozmowy, szukając nowej grupy trenerskiej, która by poprowadziła w sezonie następnym nasz klub. Postawiliśmy na trenera Iwana Dziurdziewicza ze swoim asystentem Maćkiem Stachowiakiem. Trener związany karierą, można powiedzieć, w Polsce z Lechem Poznań. Mamy nadzieję, a może nawet i pewność, że ta dwójka trenerów dano nowy zastrzyk energii, nowe doświadczenia. Trener Iwan Dziurdziewicz jest zawodnikiem, był zawodnikiem, który coś w piłkarstwie osiągnął, ma przeolbrzymie doświadczenie. Jako trener był związany głównie z Lechem, od grup młodzieżowych po drugi zespół i pierwszy zespół. Dlatego też postawiłem na takiego trenera, który, mam nadzieję, będzie chciał coś do Głogowa wnieść. My jesteśmy klubem w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Nieduże miasto, stabilny budżet, wyważone ambicje, budowana akademia. Uważamy, że na dobrym poziomie i że dwójka trenerów, która przyjdzie z Lecha, z dużym doświadczeniem całej piramidy jednego z najlepszych klubów w Polsce, a na pewno jeżeli chodzi o szkolenie jednego z czołowych, że dużo nam tutaj pomoże. Trenerzy się do tego zobowiązali, że swoje doświadczenia będą chcieli wszczepić też w całą naszą akademię. Pierwszy zespół jest, wiadomo, perełką, zawsze w klubach, ale to nie jest tylko zespół pierwszy. My, jako klub miejski, będziemy przekładać bardzo dużo do szkolenia młodzieży i mam nadzieję, że tej dwójce trenerów uda się faktycznie naszych wychowanków wszczepić do pierwszego zespołu, bo jest to naszą bolączką, ale wiemy też, ci, którzy są w sporcie zawodowym, że slogan granie wychowanków wszędzie ładnie wybrzmiewa, gorzej to wprowadzić w życie. Mam nadzieję, że w tym zespole nam to się uda. Trener uważa, ja też, że przyjdzie tutaj na dłuższy okres czasu, ma swoje tutaj jakby już większe plany życiowe, jeżeli chodzi o Głogów, także myślę, że takie nastawienie się do bycia w Głogowie świadczy o tym, że traktuje nasz klub bardzo poważnie i że pójdziemy do przodu i damy następny etap rozwoju naszego klubowi. Ja bardzo dziękuję, bardzo bym prosił, żeby się teraz trener wypowiedział. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim dziękuję za wielkie zaufanie, które tutaj władze mi powierzyli w prowadzeniu zespołu Chrobrych Głogów. Dla mnie to jest wielka odpowiedzialność, tak? Wielki zaszczyt, żeby tutaj być. Widzę, o ile jest Chrobry jako klub ważny dla mieszkańców Głogowa i czuję tą odpowiedzialność. Jest to klub, który rośnie bardzo powoli, i my byśmy razem z sztabem szkoleniowym chcieli się przydać do tego rozwoju, żeby dać wartość dodatkową tego klubu, który już ma swoje fundamenty bardzo mocne i po prostu chcielibyśmy się razem z tym klubem też rozwijać. Także mamy dobrą infrastrukturę, mamy wiele do zrobienia. Tak jak się zawsze zaczyna w życiu, nowy początek, nowe nadzieje. Dla nas bardzo ważny etap. Widzimy, ile jest pracy do zrobienia, na którym jesteśmy bardzo gotowi. Także też nie jestem szkoleniowcem, który lubi za dużo gadać. Wierzę w pracę z dnia na dzień, a nie obiecywanie i różnych bajek, żeby tutaj opowiadać. Wierzę, że ten dzień wykonanie dobrej pracy nas doprowadzi do i dobrego wyniku, i żeby ten zespół
grał widowiską dobrą piłkę. Mamy, jeżeli chodzi o infrastrukturę, bardzo dobre boisko, jeden z lepszych w lidze, co o nas wymaga, żebyśmy też grali dobrą piłkę. To jest jedna rzecz. Jesteśmy chrobry głogów. Chrobry znaczy, musimy być odważni zespołem, który się nie boi być odważnym. Tutaj na swoim stadionie mieć swój rytm gry, swój model gry i po prostu chcemy być drużyną, która w tej lidze też będzie znana po swojej grze. To jest to, na czym będziemy pracować. Nowy początek się wiąże z tym, że będą niektórzy zawodnicy musieli opuścić klub, niektórzy do klubu przyjdą. Na pewno będziemy chcieli, żeby to byli zawodnicy jakościowi, bo tego nam brakuje. W tym sezonie trochę brakowało, bardzo mało bramek strzelonych. Na czym będziemy pracować dużo, mówię, wiele pracy przed nami i tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Tak, Leszek, wspaniały Radio Elka. Panie trenerze, co było takim czynnikiem decydującym, po którym powiedział pan po rozmowach z trenerem, tak, biorę to? Jestem bardzo, jak powiedzieć, pod wielkim wrażeniem, w jaki sposób działa ten klub. Nie jest to w dzisiejszych czasach rzecz, której możemy spotkać na co dzień. Żyjemy w takim świecie, gdzie się wymaga wiele od ludzi i się wymaga od razu natychmiast. To nie jest realne, czyli to się nie wiąże, że ktoś nie chce, albo nie umie, albo nie jest odpowiedzialny. To się wiąże z tym, że coś, żeby coś zrobić, potrzebuje czasu. Nie tylko w piłce nożnej. Uważam, że to musi być po prostu obojętnie, jaki jest to zawód, że żeby się ktoś po prostu rozwijać, żeby rozwinąć innych, przede wszystkim jako szkoleniowiec wie, że pracy i moja jest odpowiedzialność, żeby tych ludzi, których mam, nie tylko zawodników, ale i zespół i współpracowników rozwijać. Zaczynając od pierwszego zespołu, od struktury, poprzez drugi zespół, poprzez Akademię SMS. Każdy z tych ludzi, ja mam odpowiedzialność jako szkoleniowiec rozwinąć, a na to jest potrzeba czasu. Jeżeli ktoś jest minimalnie świadomą osobą, wie, że jest potrzeba na to, a tutaj się spotkałem z wielką świadomością, o co chodzi w piłce i na czym w tym klubie ludziom zależy. Także po tym się podpisuje też, jak tutaj dyrektor, jest wspólna wizja tego wszystkiego, żeby dzień ten klub powoli rozwijać i doprowadzić do jeszcze lepszych dni. Pociągnę temat zmian, o których pan mówił, że część zawodników odejdzie, pojawią się nowi. Oczywiście dzisiaj pewnie za wcześnie jeszcze mówi się o nazwiskach. Natomiast, zgadza się. Ilu może odejść, a ilu chciałby pan, jeśli chodzi o przepływ świeżej krwi? No jeszcze nie wiadomo, jaka to jest liczba. Na pewno będziemy, dla nas jest ważna jakość zawodników, czyli nie ilość. Liczę na to, że będziemy może mieli mniej zawodników w zespole, ale że to są zawodnicy, którzy nam dadzą większą jakość. Też byśmy chcieli w tym okresie poobserwować zespół rezerw. Na ile zawodników możemy w tym zespole liczyć. Na wychowankowie wiemy, że to jest siła. I po prostu zaobserwować, na ile nam oni mogą w tej naszej walce pomóc. Także jest tutaj wiele jeszcze na analizy. Kilka dni jeszcze, żebyśmy się po prostu poznali z nowym domem. Żebyśmy wiedzieli, co tutaj się dzieje i wtedy podjąć decyzje, które na pewno muszą nas brać do przodu, pchać do przodu. Dziękuję. Panie trenerze, sezon zakończony. Kiedy zawodnicy wracają do domów na urlopy, a kiedy powracają do klubu i jak będzie wyglądał okres przygotowawczy? Czy już macie jakieś w ogóle plany na ten okres przygotowawczy? No, tak jak mówiłem, dzisiaj biorę to pierwsze spotkanie w klubie. 17.06. się spotykamy pierwszy dzień. Ogłosimy też listę zawodników, które na ten dzień się ma zgłosić, na godzinę 10. W dniu dzisiejszym po rozmowie dyrektora z drużyną zawodnicy się udają na swój urlop. Część zawodników zostanie może, o ile to jest możliwe, rozegrać te mecze zespołu rezerw, który teraz jest w tym przypadku bardzo ważny. Zespół rezerw rozgrywa bardzo dobry sezon i chcemy im w tym wspomóc do końca. Także to są priorytety na ten moment, a co do listy i co do wszystkiego jeszcze kilka dni do uzgodnienia. Artur Dębowiec, ja mam pytanie do naszego dyrektora. Panie dyrektorze, proszę przypomnieć, jakim zawodnikom kończą się kontrakty i czy już na pewno z którymś z tych zawodników pan ten kontrakt przedłużył?
mamy taki moment, że bardzo dużo zawodnikom się naszym kończy. Jeżeli chodzi o nazwiska, no to mam bardzo dużo zawodników wypożyczonych, czyli to jest Bach, Nowicki, Pestka, Oskar, Repka, to są zawodnicy, Maćkowski, to są zawodnicy wypożyczeni, więc jakby nawet nie było, to nie są zawodnicy naszego klubu, więc muszą wrócić do swojego klubu i ewentualne przedłużenie czy wypożyczenie to jest etap następny. Z naszych zawodników kończą się kontrakty Damianowi Sędziakowi, Mateuszowi Machajowi, naszemu bramkarzowi Janickiemu, oczywiście Abramowicz tak samo, tylko przyszedł do nas na odbudowanie się na rok czasu i już to z nim rozmawiałem i żeśmy się umówili, że miał bardzo dobry rok i póki co będzie sobie szukał klubu w ekstraklasie, więc po dżentelmeńsku żeśmy się umówili, że do końca maja jakby tego tematu nie ma, będzie próbował swojej własnej ścieżki. Jeżeli coś, to do tej rozmowy wrócimy. Jesteśmy wszyscy cały czas na kontakcie telefonicznym. Jeżeli Kaczmarek, tak? Potem Michał Borecki. W ogóle to 15 zawodnikom pierwszego zespołu się kończą kontakty. Jest to bardzo duże pole do manewru. Ale te decyzje, ja w tym momencie tylko mówię, rozmawiałem z Abramowiczem. Pozostałe, bo wiadomo, że bramka jest specyficzna i to na rynku jest trudny moment, jeżeli chodzi się o coś wartościowego, więc tu sobie pozwoliłem wyjść przez szereg, żeby sprawdzić, jakie są możliwości z tym zawodnikiem. Pozostałe decyzje, tak jak było i za Irka Mamrota, i za Grzegorza Cińskiego, są to zespoły autorskie, więc trener Iwan Dżurdziewicz tak samo dostanie tą możliwość. Oczywiście będziemy to mocno analizować. Jest jeszcze tutaj z mojego upoważnienia pan Jarosław Wielgus, który już też przygotował taką jakby listę, którą my mamy tu wewnętrznie w klubie, żeśmy obserwując te pozycje kluczowe, które nam się wydawały, że trzeba będzie wzmocnić, więc też mamy. Trener, nie ukrywam, też ma, ale na dyskusję w tygodniu powiedział wpierw umowa, a potem umowa o nazwiskach, więc dzisiaj po konferencji, po spotkaniu z zawodnikami, po zapoznaniu się między innymi z naszym człowiekiem od organizacji, czyli panem Romanem Chnatem, potem ze Stanisławem Kołtowskim, jeżeli o kierownikiem zespołu, musi w to wejść, musimy zaplanować ramowo okres przygotowawczy, dowiedzieć, też się spotkanie z Grzegorzem Cińskim oczywiście też będzie, żeby, bo pewne już takie terminy przygotowawcze i pewne plany sparingu zostały już tam pouzgadniane między trenerami. Ci trenerzy się znają. My z Grzegorzem Niecińskim tak samo rozstajemy się na zasadzie naprawdę koleżeństwa. Nie ma żadnych tutaj między nami animozji. Wszystko się odbyło tak, jak powinno być. Klub Chrobrych Głogów jest klubem poważnym, wywiązuje swoich umów i na tym poziomie chcemy zawsze być tak oceniani. Panie trenerze, tak, chciałbym zadać teraz pytanie do pana, jeśli chodzi o tą kadrę, czy to jest komfort pracy, kiedy można spokojnie wybierać te nazwiska, czy jednak mimo wszystko tak naprawdę łatwiej by było ten zespół modelować delikatnie na poziomie kilku zmian, a nie na poziomie właściwie budowy zupełnie nowej drużyny? Powiem szczerze, że nigdy nie jest wiadomo, co jest lepiej, czy co jest gorzej. Dla mnie jest ważne, że jest to liczba zawodników, które będziemy analizować. Mówię, wchodzimy w nowy klub, nowy dom, też nie będziemy teraz robić remont od nowa, bo to wiemy, jak się kończy rewolucja i remont. Musimy wszystko rozbijać, a to nie o to chodzi. Ten klub ma swoje fundamenty, ma swoje dobre rzeczy. Te rzeczy, które nie poszły tak, jak klub chciał, też tutaj wspólnie. Ja jestem osobą, która lubi współpracować. Dla mnie to jest bardzo ważne słowo. Wiadomo, że ja jestem szkoleniowcem, ja będę odpowiedzialny za wyniki to wszystko, ale jesteśmy w klubie i współpraca musi być. Także na pewno te decyzje będą podejmowane dla klubu, żeby ten zespół dobrze był zbudowany. Na pewno się zastanowimy wspólnie, co trzeba zmienić, żeby dobrze pracować, żeby mieć lepsze wyniki. Na pewno się wiąże z zmianami. Na pewno nie będziemy zmieniać na byle kogo i na byle co. Także te zmiany będą wartościowe zmiany i te zmiany będą musiały dać coś
więcej, dodatkową wartość. Także wspólnie ustalimy, teraz jest też do tego pierwszego momentu, kiedy zaczynamy treningi, jest prawie miesiąc czasu, do tego momentu na pewno tą kadrę zmienimy. Dziękuję. Jeszcze może jedno pytanie, panie trenerze. Zna pan Lecha Poznań od podszewki. Czy to może być jakaś wskazówka? Bo zna pan nie tylko pierwszą drużynę, ale i zaplecze jakby całej tej drużyny. Czy to może być wskazówka odnośnie nowych twarzy? Czy chciałby pan pracować z kimś, z kim pracował w przeszłości? Wie pan co, w życiu są pewne rozdziały w życiu i są po prostu pewne etapy w życiu, które się zaczynają i się kończą. Dla mnie Lech jest klubem, który zawsze będzie w moim sercu i jest to klub, którym sporo przeżyłem, ale teraz jestem chrobrym głowów i teraz jest to pewny inny rozdział. To, czy znam Lech, czy inny klub, wszystkie decyzje, które będę podejmował, podejmuję dla klubu, dla chrobrych głowów. Czy to będzie zawodnik z Lecha, czy innych zespołów. Jeżeli uznam, że zawodnik jest wartościowy i może nam się przydać i może dać nam dużo, na pewno tego zawodnika będziemy chcieli pozyskać, ale nie jest priorytet żaden klub, czy Lech Poznań w tym przypadku, czy Pogoń Szczecin, tylko i wyłącznie Chrobry Głogów. Także na tym się skupiamy teraz, a mówię, Lech Poznań to był pewien rozdział w życiu, który dla mnie jest bardzo, bardzo ważny, ale już był i teraz trzeba patrzeć do przodu. Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję bardzo. Dziękujemy. A jeszcze chciałem jedną rzecz tylko powiedzieć a propos szkoleniowca Grzegorza Niczyńskiego, który od pewnego momentu, kiedy już było wiadomo, że są rozmowy, zgłosił się do mnie i był do dyspozycji, żeby mi pomóc w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej tego zespołu, co jest rzadkością w tym zawodzie i to jest tylko taki przykład, jak się musimy zachowywać. Po prostu czasami jesteśmy zwolnieni, czasami jesteśmy zatrudnieni jako szkoleniowcy, ale styl bycia, styl zachowania i sposób zachowania, jaki zachowywał szkoleniowiec Niesiński, jest dla mnie bardzo ważny i to jest taki przykład, który musimy wszyscy śledzić.